Cześć, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym materiale. W poprzednim odcinku udało nam się wykonać fajną misję. Mianowicie otrzymaliśmy części do pistoletu. Otrzymaliśmy... Co my tu jeszcze otrzymaliśmy? Udało nam się wyprodukować pancerz. Mamy latarkę wojskową. I możemy jeszcze de facto wyprodukować siekierę. A teraz się udamy do... O, proszę. Udamy się do nowej lokacji. Tutaj na most. Okej, chyba troszkę zboczyłem z kursu. Przydało nam by się też, moi drodzy, odszukać... Aha, wiem co nam dał jeszcze. Piotrek dał nam jeszcze spawarkę, dzięki czemu mogliśmy ulepszyć warsztat. Właśnie na ten poziom. Jak sami widzicie, mamy założony pancerz. W lewym górnym rogu to widać. I pod czwórką. Shit, potworek idzie. Coś było, przeszukaj, nie? O proszę, rura wdechowa. Statki z ciężarówki. Kacałek Zofia, dom numer 3. Osmola Marta, dom numer 4. I tak dalej, i tak dalej. Spis mieszkańców. Spróbujmy. Okej, udało się przejść. Udało się przejść most. Shit. Kurde, jakie te potworki wytrzymałe, pierony. Weźmy, dawaj te piguły. Dobra, chodźcie jeszcze teraz, jeszcze raz. Przydałoby się już walczyć siekierą. Jednak to nie taka łatwa sprawa z tymi potworkami. Trochę skubańce są wytrzymałe. Kurczę, straciłem pancerz. Szlak i wszystkie przedmioty ważne. Jak mnie teraz zabiją, to chyba stracę wszystko, nie? Jak to jest? A pierdziele. Ten pancerz to niewiele daje. Godzina 16, na chwilę znowu będzie noc. Być może niepotrzebnie się tam wybrałem. Gdzie jest to przejście? Tak? Coś to kurde, wszystko inaczej wygląda. Dobra, tu jest. Bierzmy nasze rzeczy i hajda. Chociaż czekajcie, bo jak nas kurde zabiją. Cholera jasna. Ja pierdziele, chcę dostać moje rzeczy. Dobra, ten potworek sobie odszedł. Weźmy piguły może, co?
Aj, on tu poszedł też. Potworek. Przyznam szczerze, że jest... Chyba nie wytrzymały. Uźwa dwóch tu idzie. Pierony jasne. Dawaj pistolet. Może byśmy go z pistoletu zapnęli, nie? Gdzie jest nasz pancerz? Nie mamy pancerzu już. Kurde, bela, le balans. Ale jaja. Dawaj czwórkę, zobaczymy, czy uda nam się zabić. Padło bydle. Szmata. Dziwne mięso. Wiecie co, robi się już ciemno, ale kurde, najbardziej mnie martwi to, że straciłem pancerz. Ja pierdzielę. I skąd ja znajdę chitynę? Dobra, przyda się złom. Córko, straciłem pancerz. Wiecie co, to z bronią palną może by się udało nam ten... zabić tą świnię. Ja. Zajebiście, zajebiście. Wszystkie grzyby zaliczyłem. Bela. Żebym kuźwa narobił. Straciłem cały ekwipunek. Dobrze, przynajmniej mamy zegarek. Ja pierdziu. Szkoda, no szkoda, straciłem pancerz. Nic nie poradzę. Zabarykaduję to oczywiście, żeby nie było. Aż gdzieś 7 gwoździ potrzebujemy. Szmaty się przydadzą, amunicja do pistoletu. Wybuchająca beczka. Weźmy sobie, ulepszymy hotbar. Chociaż nie mamy już teraz pancerza, ale nie, to by się przydało. To by się przydało, właśnie. Piąty element. I tutaj byśmy sobie dali widły, tylko że... musimy je naprawić. A, posiadam tylko jeden złom. Dobra, to nie naprawimy. Może ten nóż do rzucania się przyda. Już słyszę, jak ktoś idzie. Ajajajajaj. Jak zginę, to stracę przedmioty, kurde, które tam zostały. Super. Ja pierdziel. To chyba nie przejdzie, nie? Bo jest wanna.
można by spróbować zabić świnię tym pistoletem. Tutaj wszedł. Dobra. Piękniś. Przejdzie, a już. Kurde, kończy nam się wszystko, ja pierdzielę. Dawaj te bandaże. Bandaże są o tyle dobre, że na dłużej nam zapewniają odzyskiwanie energii. Super. Świecić, proszę. Gdzie jest nasza latarka wojskowa? Też przepadła latarka wojskowa? Super. Żyjemy. Wiecie co, straciłem też latarkę wojskową. Zaraz mnie tu trafi. Aj, kurde, wszystko potraciłem. Przydałoby się coś, co nam zwiększy, kurde, życie. Idzie dzień. O matko i córko. Co mówię, go się łopatą trzepnąć. A, łopata na dwa hity. Dobra. Dobra sprawa, dzień 15. Co z tego, jak straciłem, kurde, latarkę wojskową? Jestem załamany dosłownie. Zdruzgotany. Ojejku, materiał. Co mi z materiału? W zasadzie to już mamy to, co potrzebujemy, a do produkcji siekierce ja potrzebuję. Może bym tą siekierę wyprodukował. A, tasiemki. Dobra, bierzmy tasiemki. Dwie, na pewno się nam przydadzą. Drut kolczasty też by się nam przydał. Materiały. Materiały są dosyć drogie, to nie. Dobra, moi drodzy, wyprodukujemy siekierę. Ale nie, bo ja potrzebuję warsztat z kolei. O matko. Dobra. Nie udało się. Wróćmy tutaj do utraconego ekwipunku. Mam nadzieję, że tam znajdziemy tą latarkę. A
Ej, czekaj, agregat wyłączyć, agregat wyłączyć. Kurde, musimy napełnić go benzyną też. Tam się kończy zapas. Kurczę, wiecie co, przydałoby się coś, co zwiększy nam energię życiową. A niestety też pancerz się zgubiłem. To, że tu będzie. Gdzie jest ten mysł? Gdzie są nasze zwłoki? Kurczę, ja zginąłem. Gdzie ja zginęły, no ja pierdzielę. Kapliczka tutaj jest i tu jest utracony ekwipunek, no to... Gdzie tutaj? Aha, tutaj jest. Ja pierdzielę. Jest, mamy latarkę. Ale pancerz przepadł, niestety. Pancerz przepadł. Dobra, przynajmniej latarkę zyskałem. O co chodzi z tą latarką? Załóżmy ją, może zobaczymy, czy świeci mocniej. A, to w ten sposób, okej. Dobra. Czy to jest jakby nasz wzrok, to co teraz widzę? Dobra, dobra. Wszystko jasne. Wiecie co, mamy jakiś klucz. To uda się de facto... Czekajcie, miałem ugotować to właśnie. Dobra, i rurę wydechową sobie tutaj zostawić. To i to do wywalenia i bandaże, dobra. Nie wiem, gdzie teraz się udać. Można by się udać tam na górę. Do głuchej kniei. Tylko, że tam jest niebezpiecznie. Ale kto nie ryzykuje, ten nie ma. Trzeba uważać na te grzyby pierońskie. Ostatnio, że wpadł i zginął. Kitenę by się przydało odszukać. Szkoda, że jak giniemy, to kityna przepada. Mały czerwony kąsacz. Pewnie, że jest jeszcze większy. Spluwę, gdy się pierdzieli, mamy amunicji sroczy. Brawa. Padło bydle. Dobra. Się męczył z tymi kąsaczami. Gdzie by się teraz udać? Może tutaj w prawo? Sporo czasu mamy jeszcze. O, skrzynia. Wytrychu. Dobra, będę pamiętał, że tu jest. Tutaj też były te dwie skrzynie chyba gdzieś. Trochę ciemno jest. Stara knieja.
Ktoś tam wspominał o kluczu, który znajduje się na wschodzie Starej Kniei. W sumie to można by tam się udać teraz, chociaż dosyć daleko to jest. Żeby nie wejść w te grzyby. Coś jest podejrzanie cicho tutaj. Jest skrzynia. Dobra, jest jakieś ruina kościołu, proszę. Jak to można by się tam udać, nie? Do kościoła. Mam nadzieję, że z tych grobów nie będą wychodzić jakieś zombiaki. O shit. Słyszę jakąś maś. Mięso jeszcze trochę wytrzymałości ma. Wejdziemy do tego kościoła. Dzwon. Szukam tu, może coś znajdziemy, nie? Ciekawego. Ja sam na kolejny. Dla moich dziewczynek. A, ja pamiętam, sen miałem z tym kościołem chyba. Dziwnie wyglądający grzyb. Tak, miałem sen z tym kościołem. Zaryzykujmy tam i wejdźmy. Co to jest? Już złodzie. Łopaty. To się na pewno przyda. Gra elektroniczna, proszę. Metalowa rurka i spawarka mamy, dobra. Może się to przyda jeszcze. Bierzmy te grzybki. Matko. A, agregat. Proszę. To chyba więcej nic nie ma, nie? Chociaż można by to... A z tej strony nie otworzymy. Szkoda. Nie, tam na razie nie będziemy schodzić. Aczkolwiek tutaj chyba nie ma... Nie ma żadnych świateł, nie? Że można by te przejście tu naprawić. Z gościem zagadał. Medalion 3770, to jakiś pewnie kod jest. Ale do czego to nie wiem.
Kurczę, nie chcę na dół schodzić. Tu coś jest? Moment, moment. Nie. Tutaj nie ma świateł, bez sensu. Chyba, żebyśmy sobie światło skądś przynieśli. Dobra, idźmy dalej. Czy troszkę czasu mam, na coś tu jest? Nie, grub. Zabiliśmy typa. Kurczę, wiecie co? Robi się dosyć późna godzina. Będzie trzeba za chwilę wracać. Zobaczy z psem. Dosyć agresywny. Dosyć ciężko. Jaki do pokonania. Co to jest? Ok, jesteśmy w tym domku, tylko z drugiej strony. Jak tam sytuacja z grzybkami? Dobra, jeszcze się nie psują tak bardzo. Co to jest? Rewelacja. Klucz do spalonego domu. Bierzmy to pewnie. Co to jest? Magazyn płomyk. Dobra. Patrzcie, widzicie jak światło... Klucz do spalonych... Ciekawe. Dobra, widzicie co? Możemy chyba stąd... spadać. Dziwne, że jak podświetlę, to się nam co innego pojawia. Tu też nic nie ma. To były te grzyby. Spróbujmy tutaj przejść, może coś tu będzie. Też nie. Mamy klucz do spalonego domu, ale... Jestem ciekawy, tutaj gdzieś de facto powinien być jeszcze jeden klucz, chociaż ja tych kluczy chyba nie mam w ekwipunku, nie? Chyba nawet jak tego sprawdzić de facto. Co chyba trochę robi się późno, trzeba wracać. Się tylko nie ten kundel. Tutaj nie da rady przejść, proszę. Tutaj jest przejście jakieś. Oj, coś tu mamy. Błyszczący kamyk. Pierdziele, wracam. Wracam. Dom myśliwego. O kurde. Nie, dom myśliwego sobie zostawimy już na później. Robi się późno, trzeba wracać powoli. Mamy klucz do domu, do spalonego domu.
Nie pamiętam tej lokacji, znaczy wiem, że byłem tam, ale czy tam były jakieś drzwi zamknięte? Nie pamiętam. Ktoś jeszcze właśnie wspominał nam, że... Chyba to może zabijemy, nie? Może ją uciekł. Jakaś postać nam mówiła, że na wschodzie głuchej kniei, starej kniei jest klucz. Ale też ten klucz nie wiem do czego. Czekajcie, bo kurde, robi się szósta i nie wiem jak przejść. Na pierdziele. Ładnie, że się wpierdzielił. Trupa. Co by tu wywalić? Te zapałki. Szybko wracamy, bo kurde ciemno. Cholera, nie zdążę z tego wszystkiego. Czekajcie, gdzie? Jestem dopiero tutaj? Cholera, nie zdążę przywrócić. Rewelacje. Aj, noc nas zastanie, niestety chyba. A nie, obawiam, że jesteśmy na miejscu. Jest, jest most. A kurde, jeszcze trzeba napełnić agregat paliwem. Matko i sur. Shit. Chyba nasz dom jest na dole. Las. A gdzie jest nasz dom? Spadłowa. Opiekundel. Szybko, szybko, paliwo, paliwo, paliwo. Czekajcie, że to szybko steguje. Dobra. Dużo nam nie brakuje. De facto już moglibyśmy... Szybko, bo ciemno. Dawaj agregat, 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 agregat. Czwórka, na pełni. Dobra, bo się udało. Ostatnie sekundy. Na trzy noce wystarczy. Na pewno. Tutaj de facto przydałoby się to naprawić. O kuźwa, grzyby. Weźmy gwoździe, dobra. Zabarykodujemy drzwi. Trochę złomu, wiecie co, można by naprawić te grabie. A grabie dosyć duże obrażenia zadają. Kurde, niepotrzebnie to naprawiałem. Dobra, niech będzie. Pistolet też de facto mógłby być. Spawarkę też sobie
nowa rurka. Dobra. A już, ktoś idzie, już. Ja pierdzie. Teraz będzie nam niszczył naszą barykadę, a nasze zdrowie de facto też nie wygląda za różowo. Słychać tylko kroki. Ej. Się szykować na walkę. Kurde, kto to łazi tam? Ja pierdziu, jak jestem wycykany. To, a jakbyśmy spróbowali naprawić, bo co w ogóle potrzebujemy do naprawy łopaty? A, złom i deski. Dobra, już jest druga godzina. Ktoś pukał. O kurde, jak nas zaskoczył. Ja pierdzielę. Ktoś puka dalej. Napieram jeden. Dawaj apteczkę, bo ja się kurde zaraz tu zesram. Ej dobra, przynajmniej duchy nie latają, tylko te dzikusy łażą po działce. Chociaż tyle. Już. Poszedł. Poszedł. Matko i córko. Kurde, Bela. Nie, jeszcze psa brakuje. Chociaż ten pies by się przyda, bo ona de facto mięso się mogli ugotować. Tu się nam roztegowały. Super. Super, ja pierdziu, kto tu? Idzie dzień, chociaż tyle. Mięso, dawaj. Dawaj mięso. Czas na gotowanko i zdobędziemy kolejny punkt. Raczej umiejętność. Jest. Który to dzień? 16. Dobra, teraz tak. Gotowanie. Zdobywamy kolejny punkt. Tutaj chyba już nie możemy, tak? Raz dziennie przez około minutę będę mógł widzieć dookoła siebie. Głupie. Raz dziennie przez krótki okres czasu. To też beznadziejne. Będę mógł się leczyć jedząc grzyby. W zasadzie to kurde. Aba, damy trzecie oko. W zasadzie to bez znaczenia. 2400 punktów potrzebujemy do kolejnej lokacji. Czy nasz handlarz ma coś nowego? Grzyb jest ciekawy. Może by to kupił? Mamy latarkę wojskową, to nic się nam nie przyda.
Moi drodzy, będziemy chyba powoli kończyć. Mamy klucz do spalonego domu. Ale to sobie generalnie w następnym odcinku ogramy. Także będziemy powoli kończyć ten materiał. No my mamy rurkę, o proszę. Szmaty. Pochodnie. Moi drodzy, kończymy ten materiał. 41 minuta zbliża się nieubłaganie. Także ja się z wami żegnam i już teraz zapraszam na kolejny materiał. Cześć! We'll be right back.